Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Mam taki plan, może nie dzisiaj, ale za jakiś czas, zrobić sobie z babci jaja i sztuczną krwią popsikać sobie tu pod nosem. Nie wiem, popsikać sobie tu pod nosem, żeby mi niby krew leci, ale nie wiem, czy to będzie, jak będę jechać na działkę, czy jak będę do babci jechać. Postaram się to wszystko nagrać, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Po prostu jak babcia robię w konie. Powiem wam, za oknem trochę szaroburu, ale dzisiaj myślę, że przetestujemy to. Pozostało mi ostatnie. Taką czekoladkę. I takie rurki jakieś. Coś takiego. To dzisiaj na pewno przetestujemy, ale w jakim momencie, nie wiem. Nie będzie pytanie, Ala, co ty z rana nie na siłowni? Tak, a dlatego nie na siłowni, bo po prostu stwierdziłam, że w weekendy chodzić nie będę, bo pewnie jest fura ludzi. Jeszcze bardziej taka pogoda, to fura ludzi będzie na siłowni. Dlatego w weekendy nie będę chodzić. Widzicie, siedzę w aucie, czekam na mamę, bo mama poszła na zakupy, a stwierdziłam, że nie idę z nią, bo po prostu no nie chce mi się. Nie chce mi się, dlatego nigdzie z nią no nie szłam. Powiem wam, pogoda u nas w Opolu jest beznadziejna. Jak widzicie sami za oknem, pada deszcz. To jest no niefajne, niefajne. Zrobiło się zimno, pada deszcz. Czyli chyba pomału do nas zima się zbliża. Mam nadzieję, że ta zima bardzo szybko minie. Bo powiem wam, w tym roku jakoś nie mam ochoty na zimę. Ani troszeczkę. Nie mam ochoty trochę otworzyć, bo zaczynam parować. Więc tak, czekam na mamę. Nie chcę mi się dzisiaj, powiem wam, jakiś taki mam dzień. Nie chcę mi się nigdzie nic robić, nigdzie wyłazić. Taki typowy dzień na siedzenie w domu, żeby po prostu nigdzie nie wyłazić, tylko siedzieć w domu. Jeszcze wracając do tematu, powiem wam, na pewno dzisiaj zrobimy wielkie testowanie sosu The End. Tak? Czy jakoś tak on się nazywa? No w każdym bądź razie w języku polskim znaczy koniec. Na pewno ten sos dzisiaj będziemy testować, ale oprócz tego jeszcze przetestujemy słodycze czeskie, bo zostało mi jeszcze parę słodyczy. Tam są rurki, czekolada i chyba, aha, i orzeszki z tygodnia amerykańskiego, który był w Lidlu. Na pewno to dzisiaj przetestujemy. Ale powiem wam, ciekawi mnie ten sos, bo tato próbował ten sos ze znajomymi. I brali tylko na koniuszek palca, małego palca. I ponoć jest tak pikantny, no, że faktycznie jakby ktoś miał tą buteleczkę całą naraz zjeść, albo przynajmniej pół, no to może wykitować, ale dlatego ja będę brała albo na palec, na koniec palca, albo po prostu na wykałaczkę, bo jest faktycznie bardzo, bardzo pikantny ten sos. No sami się przekonamy, jak wrócę do domu, sami się przekonamy, jak ten sos smakuje, czy faktycznie jest bardzo pikantny. No zobaczymy. Do przetestowania cztery produkty. Będą to takie rurki czeskie. Czekoladka. Orzeszki amerykańskie. No i oczywiście najciekawsze na koniec, czyli przywieziony z Ameryki sos bardzo ostry. Bay End. Oczywiście przyszykowałam sobie też mleko. Ale to zostawiamy na sam koniec, najciekawsze na sam koniec. A ja bym zaczęła może od tej czekoladki. Takiej zwykłej czekoladki, niepozornej. Otwieramy, próbujemy, jak smakuje. Ułamię sobie kawałek, bo dzisiaj tego testowania jest dosyć sporo. Mam kawałeczek czekoladki. A jak smakuje? Słaba. Mikołajki, jakbym jadła mikołajki. Czyli 4 punkty, 4,5. Bardzo słaba ta czekolada. Jak ktoś chce spróbować, to po prostu niech sobie kupi na spróbowanie, ale jest po prostu słaba. Rurki. Te rurki prawdopodobnie chyba są z czekoladą w środku, tak przynajmniej wyglądają. Zobaczymy, jak smakują. No zapach mają taki bardzo fajny. Powiem wam, to nie są rurki. Do końca to tak wygląda, jakby to były andruty zwijane. Tak to wygląda. Andruty zwijane w środku z czekoladą. No ciekawe.
Bardzo dobre. Powiem wam. No jeszcze takiego czegoś nie jadłam. Czy godne polecenia? Godne polecenia to mogę bez problemu ocenić na 10 punktów, a dlatego, no bo powiem wam, Andrew zawijany w środku czekolada, miłe zaskoczenie, dlatego godne polecenia oceniam na 10 punktów. Kolejny produkt, który chcę polecić. Tak on wygląda. Polecić, może bardziej przetestować. Myślę, że go polecę, bo może być bardzo dobre. Barbecue. Otwieramy. No, zapach taki całkiem. Wylemy orzeszek. Tak wygląda. A jak smakuje? Taki smak wędzonki, troszkę pikantny, ale jest okej. Powiem wam, no, jest okej. 10 punktów, bo jest naprawdę okej. A za chwilkę zaczniemy od najgorszego. Trzeba wstrząsnąć, bo tam było tak napisane, że przed każdym otwarciem trzeba wstrząsnąć. Powiem wam, sama się obawiam, czy wyjdę z tego cała. Zobaczymy. Wezmę na wykałaczkę, na kałeczek wykałaczki, bo powiem wam, po zapachu no czuć, że to jest pikantne, czuć papryczki, no czuć, że to jest pikantne, ale nie, nie. Zobaczymy, jaka skala z pikantności tego. Biorę troszkę na wykałaczkę. Tyle wzięłam i ponoć jest to faktycznie pikantne. Pewnie ktoś powie, Boże, co tak mało. Niby jest to bardzo pikantne, no to próbujemy. O kurde. O. Powiem wam, to jest cholernie pikantne. A, mleko. Dobrze, że mam. Ale pikantne. Wow. Dobrze, tego dużo nie wziąłem. Powiem wam, to jest cholernie pikantne. Nawet mleko za bardzo nie pomaga. Lecę jeszcze szybko po mleko. Mam jestem z powrotem z mlekiem, kurde, ale szybko lej. Ale pali, matylina. Dobrze, mam to mleko w lodówce. O, matylina. Ale piecze w język, o Jezu. Powiem wam, to chyba najbardziej piecze w język, niż samo palenie. Powiem wam, wydaje mi się, że ten napis jest w 100% zgodny, jak ktoś zje taką całą buteleczkę. Wow. Jakaś masakra. Ale może do czekoladą spróbuję zagryć, nie wiem, czymkolwiek.
Mam takie wrażenie, że po prostu bardzo mi to język wysusza. To jest takie uczucie, jakbyście nie wiadomo, jak poparzyli język. Nawet może i gorsze. Jak mam wilgotny ten język, to po prostu tak nie piecze. Powiem wam, ktoś lubi pikantne rzeczy, gorąco polecam, jak będziecie w Stanach, kupcie to sobie. To jest naprawdę okropnie, okropnie pikantne. Mam nadzieję, że to lada moment mi przejdzie. Bo jest okropne. Masakra jakaś. Tutaj jak widzicie, mam policzki wypchane. Robię okłady ogórka zielonego. Mam akurat mama, która idzie do mizerii, to robię okłady na ten język, bo powiem wam, język mnie cholernie piecze. Zaczę się w usterku. Normalny język. Ale piecze mnie cholernie coś, my nie wiem, 3 minuty po testowaniu. Jest jakaś masakra. Już mleka nie jestem w stanie pić, bo już mnie brzuch boli od picia. Dlatego robię sobie układy z czymś innym. Mam nadzieję, że za 15 mi to minut przejdzie. Chociaż wydaje mi się, że już troszkę jest lepiej. Ale powiem wam, jak ktoś lubi bardzo pikantne rzeczy, to myślę, że to jest idealny produkt dla niego. Wam już jest ok. Już całkiem mi to po prostu przeszło. Jeszcze mam takie delikatne pieczenie w ustach. A to już jest takie wytrzymałe, takie delikatne, czyli widzicie, raptem po 10 minutach przeszło. Czy jest ok, ale drugi raz nie zamierzam tego sosu już w życiu próbować. Naprawdę jest bardzo, bardzo pikantny.